Powiedz, jak wyciszyć się. Powiedz, jak stanąć, być sobą. Kochaj mnie, tego właśnie chcę. Powiedz, jak stanąć, jak wyciszyć się. Być sobą, kochaj mnie, tego właśnie chcę. Czasem zwyczajnie bym se siadła, pogadała, żeby nic mnie nie pobudzało, nie kazało wstać, ruszać się. Czasem jestem zmęczona, szukam normalności, spokoju, pogadać, poszukać czasem, nie chcę uciekać, tylko wsłuchać się w siebie. Nie umiem tak, zaraz gdzieś lecę, zaraz gdzieś uciekam, gdzieś siebie nie ma, chodzi ich zapachu. Ludzi mnie drażni, śmierdzące perfumy, ich nieprzewidywalne zachowanie. Mam dość, jestem zmęczona, zmęczone ciało, zmęczona dusza. Ktoś mi coś powie, ten tego nie lubi, ta tego nie lubi. Zadręcza cię, ale jak ty czegoś nie lubisz, to nieważne. Albo zapomina ludzie, chętnie by ci coś zabrali. Wzbudzają w tobie poczucie winy, a ty nie masz winy. To tylko co każdy empatii, ludzi swoi, ludzie, żeby wiedzieć, jak cię kochać, potrzebują stanąć i odwrotnie. Gdzieś stawiają ci granice, mówią czego nie lubią, czego sobie nie życzą. A ja to lubię, po przemyśleniu uczę siebie, uświadamiam, jakich granic nie przekazuję, taki ich szacunek do siebie. A czasem ktoś myśli, że cię posiada na własność, żadnej granicy nie respektuje. To jest właśnie patologia, ubezwłasnowolnienie, przemoc. A ty czarujesz, chcesz uciec, wyciszyć, zapomnieć, poczuć siebie, wolność. Powiedz, jak stanąć, jak wyciszyć się, być sobą, kochaj mnie, tego właśnie chcę. Nie czuć się winna niczego, chcę siebie po prostu poczuć się, poczuć się. A co u ciebie? Pralka tu chodzi, tobie wychodzi.